Smokowice. To przepiękne miejsce, takie rodzinne, z tradycją. Jest tutaj hotel, jest tutaj kaplica, można tutaj robić śluby. Jest to oczywiście winnica, którą założył syn właściciela. Na pewno poczujecie spokój, ciszę, rowery. Super miejsce na szczególnie wypad weekendowy. Zapraszam. Kochani, za mną kościółek w Pawowicach, który wybudowali właściciele. O tyle fajnie, że zobaczcie, możecie sobie tutaj wziąć mszę, zawrzeć ślub i od razu pójść sobie naprzeciwko do sali ślubnej. Takie nowości w Pawłowicach. Kochani, a teraz zapraszam Was do Grodu Rycerskiego w Byczynie. To jest miejsce, w którym możecie poczuć się jak w średniowieczu. Można tu zjeść fajny obiad, powalczyć, przyjeżdżać na jakieś animacje, turnieje rycerskie. Także są też takie miejsca na płaszczyźnie, które sprowadzają Was do średniowiecza. Idziemy do przodu. To wszystkie ci jeszcze? Jeszcze jedna tam pani jest. Już przyjmuję zamówienia do Państwa. No proszę, pięknie. W każdym zamku w Grodzie jest miejsca, gdzie chranicy broń i zbroja. To jest nasza, którą my używamy na pokazach, na turnirach, my tym walczym. To jest rekonstrukcja. Ale tak, jak ono wyglądało w średniowiecie, także ważne i także wygląda. Taki komplekt, jak to, i się z tymi nogami, waży gdzieś 35-40 kg. Duszo. To można było dostać. I można było... Я плачу в тим способ, ти можна було захачити за якийсь елемент стягнути. Чоловік, який був нижче, виходила йому та шлюба з головою. Люб некоторим, як були вищі, виходила через клатку. Увага! Ну я пхерчеле. Kochani, w Byczynie się wybyczycie i traficie tutaj na turniej rycerski. Zapraszam do zobaczenia w następnym miejscu. Aleksander. Kochani, w następnym miejscu i w dzisiejszym dniu witam Was z brzegu. Przepiękne miasto na trasie do Wrocławia między innymi. Jest tu dużo zabytków, idziemy zwiedzać, pokażę Wam parę fajnych przybitek, także do zobaczenia w brzegu. Aleksander. Kochani, pogoda w brzegu nas nie rozpieszcza, ale na pewno głównym punktem jest wspaniałe muzeum. Także tutaj jest fajna wystawa kresowa, oczywiście dużo związanych tu z miastem dokumentów. Także zapraszam Was do brzegu, do miasta, do muzeum. I oczywiście jeśli możecie, to polećcie jakąś fajną tutaj restaurację, knajpeczkę, bo ja dzisiaj nie mam czasu coś zjeść, więc może Wy coś mi podpowiecie i potencjalnym moim partnerom, klientom i Wam, żeby tu w brzegu fajnie sobie czas spędzić, przynajmniej te pół dnia.